to dokłada się płytek jaka, żeby to wyrównać. I tutaj aż się prosi, żeby to zrobić. Kto zdecydował, że w części pokoi ma być dom? Może wam się wydawać, że jest oczywiste w pięciogwiazdkowych hotelach. I tak, powinno to być oczywiste, ale niestety. Dzień dobry, moi drodzy, witam was. Witam się z wami z mojej sofy spod kocyka, jako że się rozchorowałam, w związku z czym dzisiaj będzie tylko niestety audio, a nie będzie wideo, bo po prostu nie jestem w stanie zasiąść przed kamerą i do was gadać. Mam nadzieję, że to wam nie będzie przeszkadzać i że mój niedomagający mózg dzisiaj nie sprawi, że będę gadać tylko głupoty, tylko może jednak coś mądrego w tej narracji, tudzież w jakiś inny sposób wartościowego się znajdzie. Dzień dobry, moi drodzy, witam was w kolejnej recenzji luksusowej. Nadajemy do was z hotelu Heron, Heron Life Hotel, taka jest pełna nazwa, pod Nowym Sączem. Nad jeziorkiem. Bardzo tutaj to otoczenie jest sprzyjające i milutkie. Nie jesteśmy też tutaj po raz pierwszy. Już kiedyś tutaj wybraliśmy się prywatnie. No i teraz jesteśmy po raz drugi. Znowu za własne pieniądze. Za duże pieniądze. Bo ten hotel wśród pięciogwiazdkowych raczej plasuje się na tych droższych pięciogwiazdkowych, może nie jakichś super mega drogich, ale no jednak nawet taki zwyczajny pokój to tak tysiaczka trzeba liczyć, nawet poza sezonem. Damn! Także my tutaj jesteśmy za dwa kilkaset na trzy noce, plus dodatkowe 750 zł za psy za trzy noce. A powinno być 1500, ale nam odpuścili tak jakbyśmy mieli jednego psa, nie dwa. Także jeśli lubicie tanio, to nie tutaj. Ale chciałabym wam dzisiaj pokazać, jak ten Heron wygląda w środku, jak wyglądają te podstawowe pokoje, tam komfort, czy jak one się nazywają. Możecie już zobaczyć obok, że nie urywają tyłka, ale są bardzo poprawne. De facto ta stylistyka może wam przypomnieć, że już kiedyś oglądaliśmy na tym kanale hotel, który dość podobnie wygląda w środku, mianowicie Hotel Soku, bo tam też mieliśmy grafit, właściwie antracyt, tutaj jest bardziej grafit, też mieliśmy dąb lekko bielony, też mieliśmy obrazki nad łóżkiem. Właściwie wyglądało to mega podobnie. Ale tutaj nie ma stolika z IKEA. Więc zobaczmy, co Heron dla nas przygotował. Oprócz tego pokoju też będę miała dla was zerknięcie do najdroższego apartamentu, który kosztuje już w ogóle absurdalne pieniądze, który jest zupełnie inaczej urządzony, więc myślę, że nawet jeżeli ten pokój was nie zachwyci, to tamten ma szansę. Hotel został otwarty w 2015 roku, w związku z czym no już swoje lata ma, prawie 10 lat i został zaprojektowany przez autorską pracownię architektury Konrad Loesch. Loesch, nie wiem jak się to czyta, sorry. I za wnętrza odpowiadają architekci też właśnie z tej pracowni, Jarosław Ptak i Konrad Loesch. Loesch, sorry, dalej nie wiem, nic się nie zmieniło przez te 30 sekund. No i jak zdążyłam się zorientować, robiąc sobie research w internetach, to ta pracownia architektury przede wszystkim zajmuje się architekturą kubaturową i powiem wam, że pod kątem architektury kubaturowej właśnie ten hotel mi się bardzo podoba. Bardzo podoba mi się to, jak budynek został stworzony, jak on został rozplanowany w środku, bo został rozplanowany tak, że z bardzo wielu miejsc mamy widok na jezioro, mianowicie te kondygnacje, te miejsca typu restauracja, ta przestrzeń śniadaniowa, spa, tamten basen. Z tych wszystkich miejsc mamy ogromne przeszklenia i widok na to przepiękne jezioro, w związku z czym no naprawdę myślę, że architektura jest jedną z największych zalet tego hotelu, pomijając fakt, że leży nad jeziorem i że w ogóle jest co oglądać dookoła, ale to jezioro naprawdę dużo tam zmienia. Więc bardzo wam polecam, żeby przyjechać się tam po to, żeby zobaczyć, jak fantastycznie sprawdza się architektura otwarta właśnie na naturę otaczającą. Powiedziałam wam już, że wnętrza też zostały zaprojektowane przez tą samą pracownię. Tutaj już myślę, że to gorzej się udało.
Teraz możecie sobie zobaczyć przebitki tych części wspólnych, które są bardzo poprawne, bardzo są takie okej, ale nie dzieje się w nich nic szczególnego. Mamy hol wejściowy, który jest po prostu ładny, mamy tą strefę ze śniadaniami, która jest po prostu ładna, ale nie oszukujmy się, ten widok za oknem absolutnie bije na kolana to, co dzieje się we wnętrzach. I z jednej strony to ma sens, no bo jeżeli ktoś i tak będzie patrzył za okno, to te wnętrza nie muszą być aż takie spektakularne, ale myślę, że potencjał tych wnętrz jest dużo większy. Szczerze mówiąc, z moich obserwacji wynika, że pracownie, które specjalizują się w architekturze kubaturowej i projektują wnętrza jako pewien dodatek, rzadko kiedy te wnętrza mają jakieś super spektakularne. To oczywiście jest moja opinia, mój gust, możecie się z tym jak najbardziej nie zgadzać. No i tutaj ten przykład mi to potwierdza. Wydaje mi się, że właściciele hotelu chcieli zlecić po prostu jednej firmie wszystko, ale trochę by to mogło lepiej wyjść, gdyby jednak specjaliści od wnętrz zajęli się wnętrzami, bo one w większości w tej chwili są po prostu okej, a potencjał tego miejsca, tych wnętrz jest taki, że aż prosi się, żeby na każdym kroku było coś przepięknego. A te wnętrze są po prostu spoko. Zanim przejdziemy do drugiej części odcinka, słowo od sponsora. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest moja własna pracownia projektowania wnętrz, Ambience Interior Design, która specjalizuje się we wnętrzach eleganckich, projektowanych pod budżet klienta. Od budżetu niskiego po wnętrza iście luksusowe. www.ambience.com.pl, pisane ambience. Zapraszam serdecznie. Jak już wiecie, jak mniej więcej wygląda ten hotel z zewnątrz i wewnątrz, zajmijmy się dokładniejszą recenzją pokoju hotelowego. Zacznijmy od tego, jaki tutaj w ogóle mamy styl, klimat, kolorystyka i tak dalej. Na podłodze mamy wykładziną dywanową, dla której już mam na sobie białe skarpetki, więc kto wie, ten wie, co nas czeka później. I tutaj tak naprawdę w tej wykładzinie dywanowej widzimy całe przeznaczenie, całą koncepcję tego pokoju, bo mamy kolor beżowy, grafitowy i czarny. I rzeczywiście to się tutaj wszędzie powtarza. Mamy dąb bodajże Sonoma, to jest ten dąb, który był w elementach niewidocznych w łańcucie w hotelu, bo na zewnątrz był fornir, a w środku był dąb Sonoma, no a tutaj mamy też na zewnątrz. Więc mamy wszędzie płyty laminowane. Tutaj jest taka bardzo sprytna szuflada, która nie ma żadnego dedykowanego uchwytu, tylko po prostu od spodu się ją wysuwa, co myślę, że jest bardzo sprytne, bo zazwyczaj takie chwytanie od spodu stosuje się przy szafkach wiszących w kuchni, a tutaj jest to zastosowane w biurku i myślę, że to jest bardzo sprytne. I mimo, że mamy tutaj laminat drewnopodobny, to udało się uzyskać fajny, ciekawy kształt i te obrzeża ASB tutaj nawet jakoś strasznie nie rażą. Oczywiście stylistycznie i pod kątem wyposażenia tego pokoju jest absolutnie typowo. Mamy telewizor, mamy łóżko z tapicerowanym wezgłowiem, za chwilę Was tam też zabiorę. Mamy jakiś stolik z fotelami. Powiedziałabym, że stylistyka i wyposażenie tego pokoju są po prostu poprawne. I krzesło, na którym siedzę, to jest takie biurowe obrotowe, bardzo pierdzi, jak się na nim człowiek rusza. I to jest coś inspirowanego witrą. Podejrzewam, że to jest inspiracja. Nie wydaje mi się, żeby to była oryginalna witra, szczególnie, że tak pierdzi, ale nie mam pewności. Próbowałam tam zaglądać pod spód, czy jest jakaś metka witry, ale nie zauważyłam nic takiego. No, ale jakbyście szukali czegoś podobnego, to witra ma oryginały za grube tysiące. Widzicie teraz strefę łóżka, mamy dwa pojedyncze złączone ze sobą, za mną jest trochę miejsca, gdyby chcieć je rozłączyć, no ale my nie mieliśmy takiej potrzeby. No i oczywiście mamy piękne podusie z logiem Herona, mamy wezgłowie tapicerowane, to jest sztuczna skóra najprawdopodobniej, albo naturalna, ale nie wydaje mi się. W takim kolorze antracytowym. Tutaj z kolei mamy stoliki, takie zwykłe kosteczki z półką w środku otwartą, właśnie z laminatu drewnopodobnego. Bardzo klasyczna lampa, kinkiet z tą opcją i tego wężyka do czytania i z opcją zwykłej lampki z kloszem. Bardzo typowo hotelowo. To, co tutaj jest nietypowe, to to, że mamy obrazki, co pewnie pamiętacie albo i nie, z hotelu Soku, że też były biało-czarne obrazki nad łóżkiem. Tylko, że tutaj
one nie są biało-czarne. Wiecie, jak to jest, jak jest na przykład sepia. Wszystko nie jest biało-czarne, tylko brązowe, no nie? Jakby biało-brązowe. To one są zielone. What? Nie mam pojęcia, nie ma żadnego innego elementu zielonego w tym pomieszczeniu, ale są w skali takiej jakby biało-zielono-czarnej. Bardzo dziwny wybór, ale właściwie tylko w świetle dziennym to widać, że one są zielone, bo w świetle nocnym, w świetle sztucznym wyglądają po prostu na biało-czarne. Także co ktoś miał na myśli, nie mam pojęcia, ale to taka ciekawostka, że coś tutaj się wydarzyło nieoczywistego, delikatnie mówiąc. Teraz chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, co się dzieje na ścianie z boku łóżka oraz na ścianie, która ma w sobie drzwi ukryte do łazienki. Otóż obydwie te ściany są w pełni pokryte płytami meblowymi. Tutaj mamy drewnopodobną, tutaj mamy czarną gładką. Co ciekawe, one nie są pokryte do samego końca, tylko do tej linii, jak mamy sufit podwieszony w tym korytarzyku. Co mnie trochę boli, i to jest ból dupy architekta wnętrz, to, że one ewidentnie zostały dostawione, a ta część pod sufitem jest trochę cofnięta właśnie o tą grubość płyty. Tutaj już to bardziej zostało wyrównane, natomiast no tutaj ewidentnie można by u góry dołożyć jedną płytę GK, żeby to ładnie wyrównać. Bardzo często takie wyrównywanie stosuje się w łazienkach, gdy na przykład mamy jakąś ścianę, która do połowy jest w płytkach, a dalej jest pomalowana po prostu farbą, to żeby nie było takiego uskoku, to dokłada się płytę GK, żeby to wyrównać. I tutaj aż się prosi, żeby to zrobić. Tutaj z kolei mamy dość odważne rozwiązanie, nie powiedziałabym kontrowersyjne, ale odważne w kontekście hotelowym. Mianowicie drzwi ukryte, zrobione wszystko na zamówienie z tej płyty meblowej, która jest wszędzie i one prowadzą do łazienki, przy czym też cała ściana jest pokryta tą płytą meblową. Myślę, że zamysł jest super, bo rzeczywiście wtedy te drzwi, mimo że są z płyty meblowej, to są ukryte, ale czy to się tutaj idealnie sprawdza? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Bo widać już, że ten fragment jest bardzo poturbowany, prawdopodobnie z powodu gości, którzy gdzieś tam walizkami walą w ściany. Życie w hotelach i też widać tutaj taką brzydką granicę, która pokazuje, że ten fragment to jest jedna płyta meblowa, a tutaj jest pasek kolejny i potem znowu mamy skrzydło drzwiowe, znowu odrębny pasek i dalej odrębna płyta. Jesteśmy na korytarzu wejściowym, za mną są drzwi na korytarz, które jak dobrze zauważyliście na pewno, że są w zupełnie innym kolorze, bo o dziwo, mimo że w pokoju króluje ten dąb Sonoma, czyli dąb lekko bielony, czy tam udający dąb naturalny, według mnie on jest trochę bielony, nieważne. To w reszcie hotelu króluje, uwaga, orzech. Kto zdecydował, że w części pokoi ma być dąb? Nie mam pojęcia. Pytałam o to. Też nie mieli pojęcia. Podejrzewam, że jest to w pewnym sensie decyzja finansowa. Natomiast w hotelu też w niektórych miejscach zauważyłam laminaty drewnopodobne imitujące właśnie orzech. Więc to nie tylko forniry tutaj są orzechowe, tylko laminaty też. Więc czemu tutaj zdecydowano się na laminat w innym wzorze, w innym kolorze? Nie mam pojęcia, ale trochę mi to odejmuje tego luksusu. W każdym razie mamy tutaj tą strefę wejściową, mamy drzwi wejściowe, mamy tutaj półeczkę, buty, lustro, haczyki, szafę. Wszystkie te mega standardowe rzeczy. Część z czajnikiem, cudami, wiankami, lodówka. Nic ciekawego. Jedyne, co mi się całkiem spodobało, to to, w jaki sposób są potraktowane tutaj uchwyty. Za chwilę zobaczycie na przebitce, że to są jakby takie wygryzione fragmenty, wykończone czarnym obrzeżem ABS. Przynajmniej ja tak zgaduję. Jest to mega ciekawe, bo to jest taki uchwyt w płycie meblowej laminowanej bez uchwytu. Całkiem fajna sprawa. W hołdzie Małgorzacie Rozenek-Majdan, która robiła test białej rękawiczki. Zrobimy dzisiaj, jak zawsze, w hotelach, które mają wykładzinę dywanową, która nie jest super łatwa w utrzymaniu czystości. Cześć, Rufusku. Zrobimy
test białej skarpetki. Ja przez całe oprowadzanie Was po tym pokoju miałam tą białą skarpetkę na sobie. O, już godzina minęła. No to godzinę chodzenia, ale jeszcze poszuram trochę stopami, żeby się upewnić, że zebrały odpowiednią ilość brudu potencjalnego i zobaczymy, czy tutaj jest czysto. Rufusku, będziesz chodził ze mną? Tak, takim jestem pięknym psem. No to lecimy. Z pieskami jesteśmy tutaj jakieś półtora doby, więc trochę miały szansę nasyfić, ale nie jakoś mocno. Zazwyczaj gdzieś tak po dobie półtora robimy te filmy, te sprawdziany, więc myślę, że będzie to fair ocena, fair porównanie. Oprócz tego, że zebrało dużo psiej sierści, co nie jest winą hotelu, to są prawie całkiem czyste. Jeszcze trochę połaszę. Werdykt. Moim zdaniem, jak na to, że tutaj są psy, to one są czyste. Nie są idealne, ale daje okejkę. Jeśli chodzi o galerię bólu dupy, to nie ma tutaj jakichś dramatycznych rzeczy, ale jednak jest o czym opowiadać. Między innymi silikon, który ewidentnie został odnowiony w ostatnim czasie i on tam został dobrany za jasne. Więc mamy szare płytki na podłodze, szare płytki na ścianie i bardzo jasną, prawie że białą linię silikonu pomiędzy nimi. I wygląda to po prostu no kiepściutko. Tak samo pod samym prysznicem, jak mamy odpływ liniowy, to z jakiegoś powodu fuga pomiędzy płytkami wykańczającymi ten odpływ liniowy jest czarna. Jak się przyjrzeć tym silikonom, to one miejscami no, nie wyglądają już jakoś idealnie, aczkolwiek w porównaniu do innych zbliżeń na szybę prysznicową, to i tak ten hotel wygląda naprawdę dobrze. Oprócz tego mamy jeszcze w pokoju parę takich miejsc, szczególnie w okolicach drzwi do łazienki, że widać, że coś, no już te drzwi zasługują na to, żeby się im przyjrzeć, żeby troszkę je ponaprawiać, gdzieś tam są obskrobane, obdłupane przy podłodze, no i w dość paru miejscach mamy do czynienia z tym, że płyty meblowe są łączone pod kątem 90 stopni, a nie 45. O tym też mówiłam w innych hotelach jako zarzut, bo jest to dość popularne, bo po prostu tak jest stolarzom łatwiej robić, ale dużo lepiej to wygląda, jeżeli te granice płyt meblowych są łączone pod kątem 45 stopni. Na koniec galerii bólu dupy pokazuję Wam teraz takie stoisko kelnerki, która przydziela stolik, jak się wchodzi do restauracji. To już w ogóle wołało poobstę do nieba, bo tutaj mamy co prawda imitację orzechu, więc inny wzór, ale widać, że właśnie ona została zrobiona w taki sposób, że są połączone płyty meblowe, laminowane tak obok siebie, czyli na 90 stopni i z boku widać obrzeże ABS, czyli taką pionową linię, która woła o pomstę do nieba i absolutnie jej tam nie powinno być. Więc to są takie detale, które sprawiają, że ja jako architekt od razu sobie myślę, że stolarz albo nie był szczególnie drogi, albo się spieszył, albo mu się nie chciało, ktoś tego nie dopilnował, ale szczególnie w tak drogim hotelu takie detale powinny być ogarnięte. Oprócz tego galeria bólu dupy nie jest jakaś duża, te pokoje są zadbane. I szczerze mówiąc byłam zaskoczona, gdy sprawdziłam, że otwarcie Herona było w 2015 roku, bo po stanie wnętrz spodziewałam się, że to było max 5 lat temu, może nawet 3 lata temu, że to jest nowszy hotel, a on już przeżył prawie 10 lat, więc brawa dla właścicieli za to, że dbają o te wnętrza, a nie pozwalają im jakoś zniszczyć w sposób niekontrolowany. Jak już wiemy, jakie są moje bóle dupy architektki wnętrz, no to zobaczmy sobie dokładne omówienie łazienki. Jesteśmy w łazience, która jest bardzo standardową łazienką hotelową, nie ma tutaj niczego, co by straszyło, ale też nie ma niczego, co by jakoś niesamowicie zachwycało. Mamy do czynienia z płytkami 60x60, zarówno na ścianach, jak i na suficie. Tutaj na ścianach są tylko dwie od podłogi, a powyżej jest po prostu biała farba. Jak widzicie, jest tutaj to zrównanie płytą dodatkową GK, o którym mówiłam wcześniej. Trochę mnie boli to, że te ściany są białe, a nie w kolorze płytki, bo myślę, żeby to było ładniejsze przejście i by to wyglądało na
na bardziej takie umyślne, a nie na zasadzie zabrakło nam płytek, czy tam chcieliśmy zaoszczędzić na płytkach, więc ich nie ma. Umywalka z kolei jest umywalką standardową, podwieszoną. Blat jest z konglomeratu, tutaj mamy szafkę, znowu z laminatu drobnopodobnego. Mamy duże lustro, mamy małe lusterko powiększające. Jeśli chodzi o oświetlenie, to sporo jest oświetlenia też nad takiego punktowego, sufitowego nad lustrem. Natomiast jeśli chodzi o warunki do robienia makijażu, no to raczej niekoniecznie. Nie jest to super równomierne światło. Szkoda, że tutaj też nie ma żadnej lampy dodatkowej, jakiejś dekoracyjnej, jakiegoś paska LED. Mam poczucie, że tutaj jest wszystko zrobione bardzo poprawnie i przyzwoicie, ale nie ma niczego ciekawego. Nie ma jakiegoś takiego pójścia dalej, postarania się bardziej. Jesteśmy w strefie pod prysznicem, która ku mojemu zaskoczeniu ma zestaw prysznicowy nie tylko natynkowy, ale pozbawiony deszczownicy. Co się rzadko zdarza. Myślę, że ta deszczownica byłaby tutaj miłym dodatkiem, ale nie mogę powiedzieć, że jakoś strasznie mi to przeszkadzało, że jej nie ma. Co jest plusem tej strefy, to to, że mamy szybę prysznicową, która na końcu nie ma żadnego przekombinowania, nie ma żadnego progu, nie ma żadnych udziwnień, które zbierają syf, które są obleśne, które by pomagały w tym, żeby woda się nie wylewała. Jest po prostu dywanik łazienkowy nie, i jest dobry spadek, dość konkretny do odpływu liniowego. Wszystko tutaj fajnie działa i nie ma żadnego w tej łazience takiego miejsca obleśnego, zasyfionego. Co może Wam się wydawać, że jest oczywiste w pięciogwiazdkowych hotelach i tak, powinno to być oczywiste, ale niestety często jest tak, że szczególnie to zakończenie szyby prysznicowej, gdzieś tam te progi dodatkowe, bardzo często widzieliście to na poprzednich filmach, że no są dość odrażające, a tutaj tego wreszcie nie ma. Wreszcie jest takie poczucie, że jesteśmy w łazience, która jest czysta, która nie ma żadnych przykrych niespodzianek. To teraz czas na cukiereczka, mianowicie obejrzenie penthouse'ów, czyli tych najdroższych pokoi hotelowych, które znajdują się w Heronie. Zacznijmy od tego ciut tańszego. On jest urządzony w sposób przypominający mi stylistykę bardziej modern classic. On jest już bardziej zaprojektowany niż te zwykłe pokoje hotelowe. Ma w sobie lampy, które ja też mam w swoim domu, więc wiem, że tam nie ma jakiegoś super niesamowitego budżetu. Rozpoznaję te rzeczy jako takie ze średniej półki. Mamy tutaj trochę koloru w postaci między innymi niebieskich krzeseł. Are you sure about that? Aczkolwiek powiem Wam zupełnie szczerze, na pewno ten penthouse jest bardziej zaprojektowany, lepiej zaprojektowany niż te standardowe pokoje, ale on mnie jakoś nie zachwyca. Mam poczucie, że jest taki dość zwyczajny, ani brzydki, ani super ładny, dość zwyczajny. Mamy tutaj sporo tego drewna orzechowego, które się przewija przez cały hotel z wyjątkiem tego mojego pokoju hotelowego, ale gdzieś tam na korytarzach ten orzech się znajduje. No i nawet w łazience on jest widoczny. Mamy tutaj kolorystykę dość kontrastową, dużo bieli, czerni, sporo szarości, no i właśnie tego orzecha. Naprawdę ładnie to wygląda, ale tak jak już powiedziałam, ten tańszy apartament, który no wciąż jest drogi, ale jest tańszy, nie jest jakiś niesamowity moim zdaniem. Ma bardzo fajny, prywatny taras z prywatnym jacuzzi, więc to też bardzo dużo tutaj dodaje, ale to bardzo dużo. Niestety, jak tam byliśmy w marcu, to było pochmurno i ta pogoda zdecydowanie nie pokazała tej przestrzeni w najlepszym świetle, że tak powiem. Ale myślę, że zdecydowanie widać, że tutaj ktoś bardziej się postarał niż w tych standardowych, tańszych pokojach hotelowych. Ten orzech też robi tutaj całkiem niezłą robotę. To może się oczywiście podobać lub nie, ale jest ciekawie. No i z tego, co się dowiedziałam, to w obydwóch apartamentach tych droższych. Te zdjęcia, które wiszą na ścianach, są autorstwa Brodziaka. To jest taki fotograf, który jest z Poznania i jest dość znany. Lecimy z tym najdroższym apartamentem za mniej więcej 10 tysięcy za noc. Tutaj też mamy dużo bardziej przestronne wnętrze niż standardowe pokoje. Znowu orzech, mamy dużo czerni, więc mamy kontrastowe te wnętrze, ale już na przykład ta strefa jadalniana, widzicie, że jest jaśniutka, ze stołem, który ma blat
prawdopodobnie ze spieku, który imituje marmur, tak na pierwszy rzut oka. Ta sofa jest bardzo charakterystyczna, bo jest w ogóle wzorzysta. Mi osobiście się nie podoba, ale jest tutaj takim fajnym, ciekawym akcentem. Łazienka jest przepiękna. Mamy szafkę podmywalkową, która ma blat kamienny, granitowy i do tego znowu to drewno orzechowe. Na ścianach spieki najprawdopodobniej, tudzież po prostu płytki wielkoformatowe, imitujące biały marmur. Mamy też lampę, która prawdopodobnie jest imitacją, aczkolwiek nie dam sobie ręki uciąć. Lampy, która znajdowała się też w hotelu Bridge we Wrocławiu, aczkolwiek była w tej części restauracyjnej, tej śniadaniowej i one były na tyle wysoko zawieszone, że były mało widoczne, więc nie wiem, czy w ogóle je tam wyłapaliście, ale też się tam znalazły w tym hotelu. Mamy też takie jakby dwie sypialnie, jedną dużą i jedno takie łóżko podwójne schowane za winklem, że tak powiem. I to jest mega ciekawe rozwiązanie. Łazienki też są dwie. Jedna to jest taka, powiedzmy, dla gości, jakby to powiedzieć, w standardzie domowym, a druga to jest gigantyczna łazienka z prywatną sauną. No i powiem wam, że jeżeli bym płaciła 10 tysięcy za noc, gdyby mnie kiedyś było stać za pokój hotelowy, to tak, oczekiwałabym, że tam będzie sauna w łazience, a na tarasie będzie prywatne jacuzzi i po prostu bym nie wychodziła z tego pokoju hotelowego, tylko bym kursowała pomiędzy sauną a jacuzzi, czy sauną a jacuzzi całymi dniami i by mi nic nie było więcej potrzebne do szczęścia. Ta łazienka jest urządzona w takim samym klimacie, praktycznie kopiuj w klej w stosunku do tego, co mieliśmy w poprzedniej łazience, te same materiały. Z kolei sypialnia już nie ma takiego połączenia, jak widzieliśmy wcześniej, tylko mamy w wezgłowie na zasadzie takich pionowych elementów welurowych w szarości. Mamy część z zabudową meblową. Znowu mamy tutaj orzech plus granit, czarny z białymi ciepkami i za winklem, tak jak wam już powiedziałam, jest drugie łóżko, do którego prowadzą schodki. To łóżko jest wciśnięte w taki róg jakby, że nie ma tam dojścia, nie ma żadnego stolika wolnostojącego, tylko po prostu jest wciśnięte pomiędzy tą zabudową meblową a okno. I w pierwszej chwili, jak to zobaczyłam, to sobie pomyślałam, że kurde, kto by tak chciał spać? Ale zaraz mi przyszło do głowy, że przecież dzieciom by się super spało na takim łóżku. Jeżeli ktoś przyjeżdża z dwójką dzieci, z dwójką maluchów, no to na pewno takie łóżko, które jest na podejście i wchodzi się tam po schodach i tak dalej, będzie super atrakcją. I znowu, tak jak wspominałam wcześniej, mamy przepiękny, ogromny taras, oczywiście wychodzący na jezioro, w sensie no z widokiem na jezioro, prywatna jacuzzi, meble ogrodowe, no po prostu żyć nie umierać. Mogłabym tak mieszkać. Może nie całe życie, ale no naprawdę to kursowanie pomiędzy jacuzzi a sauną byłoby dla mnie bardzo satysfakcjonujące. Znowu zdjęcie brodziaka widzimy też w tych wnętrzach. No i bardzo ciekawą taką komodę, która jest blisko wejścia do całości, która jest w takim kolorze mosiężnym. I możecie zobaczyć na tej ścianie za komodą, że ona w całości jest wykończona panelami fornirowanymi. Kiedyś dostałam jakieś zapytanie pod filmem, co właściwie się daje na ścianę, jeżeli jest wyższy budżet, no to między innymi daje się takie panele fornirowane, drewniane. Fajnie to wygląda, znowu brodziak jest na ścianie, jego zdjęcie z gołą panią, więc może umiarkowanie rodzinny jest ten apartament, no i cudowny widok za oknem. Czas na podsumowanie designu. Powtórzę jeszcze raz. Myślę, że te wnętrza mają bardzo duży potencjał, że wnętrza penthouse'u tego najdroższego są mega ciekawie urządzone, ale cała reszta wnętrz w tym hotelu jest po prostu okej. Okay. Takie 6 na 10. Powyżej przeciętnej, ale nic super interesującego. I trochę to dla mnie jest takie, no nie powiem, że rozczarowujące, ale kurczę, gdybyście chcieli poprawić te wnętrze, to ja chętnie zaprojektuję. Naprawdę, bo tam jest taki potencjał. Ta architektura jest tak dobrze wymyślona, że aż się prosi, żeby każdy milimetr tego hotelu, szczególnie lobby, restauracje, żeby to wszystko absolutnie zachwycało, a nie było po prostu okej. Okay. Także jakbyście chcieli, jakbyście szukali architekta wnętrz, to zapraszam. Podsumowując jeszcze nasz pobyt i koszty, to pobyt był bardzo przyjemny. Tak jak już wam powiedziałam, byliśmy tam po raz drugi, więc wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Jedzonko tam jest dobre. W sumie
Restauracji bodajże są dwie, ale za każdym razem jak my byliśmy, to ta druga była zamknięta z tego, co kojarzę, więc doświadczyliśmy tylko tej jednej, która ma dość krótkie menu, w związku z czym pewnie nie każdemu przypadnie do gustu. Pod kątem kosztów, no jest tam naprawdę drogo, psy są mile widziane teoretycznie, ale dopłata jest najwyższa ze wszystkich hoteli, w których byliśmy, więc no jest to wszystko droga zabawa, ale też powiem wam zupełnie uczciwie, dla mnie te widoki na jezioro po prostu z każdego możliwego miejsca wynagradzają tą wyższą cenę. Mimo że te wnętrza w większości mnie nie zachwycają, to ja w tym hotelu bardziej odpoczywam niż w innych tego typu. Myślę, że ten element natury ma większy ładunek relaksacyjny niż to, że te wnętrza są po prostu okej. Więc będę wracać do Herona, może jeśli jakimś cudem to oglądacie, to chcielibyście mnie tam za darmo na przykład? Nie no, naprawdę polecam wam ten hotel chociaż raz, żeby sobie zobaczyć, szczególnie jeśli planujecie gdzieś tam wycieczki na południowo-wschodnią część Polski, bo Nowy Sącz to są te rejony. Od Krakowa tam jest jakaś godzina, półtora drogi, więc mniej więcej to są takie odległości. Kurde, naprawdę polecam. Naprawdę. Dobrze wspominam ten hotel. Żarełko dobre, obsługa przyjemna. Powiem wam zupełnie szczerze, że jak pytałam o to, czy mogłabym zobaczyć te apartamenty, to totalnie nie byłabym zaskoczona, jakby mi odmówili. A oni nie tylko się zgodzili, ale też pozwolili mi wejść z kamerą, tak jak widzieliście. Więc to też było mega miłe. Ja się nie spowiadałam tam, że jestem youtuberką, nie mówiłam, jakie mam zasięgi, ani nic w ogóle. Nie zabiegałam o to, tylko po prostu zapytałam, czy mogę sobie zobaczyć z ciekawości. Na całe szczęście nie było tam żadnego oburzenia w tych pokojach, no bo oczywiście, gdyby byli goście, no to by się na pewno nie udało, ale dzięki temu, że byli tacy mili, że mnie wpuścili i że akurat nikogo nie było, żadnych gości w środku, żadnych gości nocujących, to mogłam sobie zobaczyć. Bardzo to doceniam. Na koniec, jak zawsze, pytanie, czy tam jest jakby luksusowo? No i tak, i myślę, że jest. Nawet jeżeli ten design nie jest powalający na absolutnie każdym kroku, to myślę, że tak, że jest tam luksusowo, że jest tam bardzo pro-wypoczynkowo. Myślę, że czarny granit w połączeniu z fornirem orzechowym już zawsze będzie mi się kojarzył z Heronem. No i co? Drodzy pracownicy, właściciele Herona, jeżeli to oglądacie, pozwólcie mi zaprojektować dla siebie te wnętrza, które są jeszcze takie niedoskonałe. O, serio. Fajnie by było. Myślę, że to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i słuchanie mojej audionarracji. Mam nadzieję, że wam nie popsuła odbioru tego filmu, tylko też wam się podobało w takim klimacie. Ba, może się okazać, że nawet wolicie, jak tylko mówię z audio, a nie ma ujęć na to, jak siedzę i gadam za biurkiem, więc musicie mi napisać, bo anusz się okaże, że tutaj we're on to something. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za oglądanie, za dotrwanie do końca. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy ten hotel wam się spodobał, czy się będziecie wybierać, czy chcielibyście go zobaczyć, czy też zupełnie na was nie zrobił żadnego wrażenia i wolicie sobie posiedzieć w domu. No, to dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zawsze niedziela o 10. Pa, pa! Początki muszą takie być. Pozwoli mi wejść z kamerą, tak jak widzieliście, no bo przecież dupą tego nie nagrałam. To w jaki sposób są... Dobra, tutaj mamy dużo swoich rzeczy. Mamy zestaw natynkowy. Cześć, Rufusku. Kochasz mnie? Dlatego chciałeś ze mną spędzić czas? Ja ciebie też kocham. Tracisz do mnie cierpliwość?